Witam na kanale Prepper Corner. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować plecak, którego używam od, z tego co pamiętam, od 7 lat. Jest to plecak Helicona. Jak dobrze pamiętam, to on się nazywał Raccoon MK2, jakoś tak? Dlaczego o tym plecaku? A dlatego, że jest, jak dla mnie, jest to jeden z lepszych plecaków, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Za 7 lat użytku stało się w nim, uszkodził się w trzech miejscach. Zaraz Wam pokażę. Pierwsze miejsce to jest tutaj. To mi się uszkodziło ze 3 lata temu, 2 lata temu, 2-3 lata temu. I tak zostało. Ani się nie rozrywa dalej. Także spoko. Drugie, co mi się stało. To rozwiązał się ten sznureczek po prostu z zamka. No i jest bez. I trzecie, co mi się stało. To tutaj, powiem Wam szczerze, nawet tego za bardzo nie używałem. Po prostu się to rozleciało. To. Dobrze to widać? Dobrze widać. Ten ściągacz na camelpaka. No i tyle. Tyle za 7 lat stało się w tym plecaku złych rzeczy. Wszystkie rzepy. Tutaj co są, velcro, czy jak to tam się nazywa, jest bomba, trzyma. Wszystkie na plecach, tutaj te pianki. Jak widać, są tutaj jakieś takie małe, widać to widać, są takie jakieś małe wgniotki, czy jak to nazwać, nie wiem. No ale to cały czas działa, cały czas funkcjonuje plecak. Nie ma żadnych uszkodzeń, dobrze uszyty. Nie ma się do czego doczepić. No to jakaś nitka poszła. Ale zobaczymy od czego, gdzie to. No to nawet nie poszło. No idzie, no. No ale coś więcej od razu o tym plecaku. No tak wygląda, tak jak widać. W pierwszej kieszeni ma jakiś tam organizer, długopisy, siateczka, jedna kieszonka. O właśnie, i ten jeszcze rzepek mi się oberwał za 7 lat. Tyle mi się w tym plecaku stało. I druga kieszonka. Tylko może głównej, jednak jeszcze nie powyciągałem rzeczy, stąd zapomniałem. Jedna siateczka, kieszonka. Komora główna. I camel pack. No i tyle. Plecak od Helicona. Bardzo fajny. Świetnie jest. Wytrzymały. Był ze mną nieraz w lesie. Był ze mną gdzieś tam w jakichś najróżniejszych treningach. Po prostu bardzo dobry jest. Polecam. Jeżeli chodzi o plecak z Helicona, polecam. Jeżeli Wam się podobał ten film, dajcie łapkę do góry. Jeżeli Wam się nie podobał, dajcie w dół. I zasubskrybujcie kanał. Zostawcie komentarz. Pozdrawiam.